Po kilkunastu latach okazały budynek po dawnym kolegium nauczycielskim wróci z rąk kościoła do zasobów miejskich. Parafia Świętego Aleksandra nie jest w stanie uporać się z kosztami kapitalnego remontu budynku. Samorząd ma już związany z tą nieruchomością konkretny plan. W kamienicy przy ulicy Kościuszki 6 powstanie żłobek. Fajnie wychodzi, bo mamy jeden miejski żłobek na północy, jeden miejski żłobek w centrum i teraz będziemy mieli kolejny na południu miasta. Szacujemy, że w tym żłobku swoje miejsce znajdzie około 150 maluchów, więc to dość duża liczba, patrząc na to, że obecnie w kolejce do żłobka czeka prawie 300 dzieci. W znacznym stopniu rozwiąże to problem potrzeb rodziców najmłodszych mieszkańców naszego miasta, ale na oddanie placówki dzieciom trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Budynek, jeżeli chodzi o sam jego remont i wyposażenie na potrzeby żłobka, powstanie najszybciej. Zostanie wyremontowany najszybciej w 2019 roku. Jest to taki termin na chwilę obecną optymistyczny. Ta nieruchomość z powrotem do miasta trafi najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu bądź na początku maja. Wtedy oczywiście od razu przystąpimy do jakichś pierwszych prac koncepcyjnych dotyczących opracowania dokumentacji, zamówienia dokumentacji technicznej, a następnie będziemy starać się o środki z programu Maluch, z rządowego programu na wyposażenie, na remonty żłobków, by dofinansować tą inwestycję i rozpocząć ją również jak najszybciej, tak by jeszcze w 2019 roku ten obiekt został otwarty.